Wyobraź sobie wszechświat, w którym rzeczywistość, jaką znamy, jest tylko małą częścią ogromnego pola nieskończonych możliwości. Miejsce, gdzie nasze myśli i intencje mogą dosłownie kształtować świat wokół nas. Witamy w fascynującym świecie manifestacji kwantowej, odkrytym przez niekogo innego jak doktora Joe Dispenza. Dziś wyruszamy w głęboką i transformującą podróż. Przygotuj się na zanurzenie w centrum pola kwantowego, gdzie wszystko jest energią, częstotliwością i świadomością, a nie tylko materią fizyczną. Zbadamy, jak można stworzyć nową rzeczywistość z tego pola nieskończonych możliwości, wykraczając poza ograniczenia naszej codziennej percepcji. Ale dlaczego warto oglądać tę serię? Po prostu dlatego, że wiedza, którą zdobędziesz, ma moc transformacji twojego życia. Fizyka kwantowa, która może wydawać się odległym i skomplikowanym pojęciem, jest ściśle związana ze sposobem, w jaki doświadczamy świata i jak możemy go kształtować. Einstein dał nam kluczową wskazówkę. Pole rządzi cząstkami. To oznacza, że zmieniając informacje w polu kwantowym, możemy wpływać na materię, a co za tym idzie, na nasze życie. Dr Joe Dispenza, renomowany autor i mówca, prowadzi nas tą ścieżką, łącząc najnowsze odkrycia naukowe z mądrością duchową. Uczy nas, że aby tworzyć z miejsca pełni, musimy skupić się na polu, a nie na materialnych obiektach czy przeszłych doświadczeniach. Przekierowanie naszej uwagi z fizyczności na czystą świadomość to pierwszy krok do prawdziwej manifestacji. Wyobraź sobie, że atomy, z których zbudowane jest wszystko, co postrzegamy jako realne, są w rzeczywistości w większości pustą przestrzenią. Nasza percepcja rzeczywistości jest ograniczona do małego spektrum częstotliwości, a poszerzając naszą świadomość poza te granice, zaczynamy dostrzegać nowy świat możliwości. Proces odłączenia energii od znanych rzeczywistości i skupienia się na nieznanym pozwala na tę transformację. Kiedy przestajemy trzymać się ograniczeń materii fizycznej i otwieramy nasz umysł na pole kwantowe, zaczynamy doświadczać zmiany tożsamości na czystą świadomość. Codzienne praktyki, takie jak medytacja, w których wyłączamy się od zewnętrznych rozproszeń i zanurzamy w wewnętrznej ciszy, są kluczowe dla tej podróży. Rozpoczynając zrozumienie koncepcji tworzenia z pola kwantowego, kluczowe jest zbadanie mocy niczego. Może to wydawać się paradoksalne, ale usunięcie wszystkich fizycznych bytów odkrywa energetyczną pustkę pełną potencjalnych częstotliwości. Kiedy pozwalamy sobie na pozostanie w tym stanie niczego, otwieramy drzwi do głębokich transformacji w funkcji i organizacji naszego mózgu. Dr Joe Dispenza wyjaśnia, że stres fragmentuje aktywność mózgową, tworząc oddzielone przedziały, które działają w sposób niepołączony. To uniemożliwia nam osiągnięcie wyższych stanów świadomości i jasności. Przeciwnie, otwarcie naszej świadomości na nic pomaga zjednoczyć te przedziały, promując koherencję mózgową, która rezonuje na wyższych częstotliwościach. Ten stan koherencji nie tylko poprawia naszą funkcję neurologiczną, ale także zwiększa siłę sygnałów elektrycznych w mózgu, co skutkuje wyraźniejszą i potężniejszą intencją. Wyobraź sobie następującą sytuację. Siedzisz w spokojnym miejscu, z dala od rozproszeń świata fizycznego. Zamknij oczy i zacznij koncentrować się na swoim oddechu. W miarę jak wdychasz i wydychasz, wyobraź sobie ogromną i pustą przestrzeń przed sobą. Ta przestrzeń nie ma formy, koloru ani dźwięku, jest po prostu polem czystego potencjału. W miarę jak zagłębiasz się w tę medytację, poczuj, jak twoja świadomość rozszerza się, wypełniając tę pustkę twoją obecnością. W tym stanie niczego dosłownie rezygnujesz ze wszystkich ograniczeń narzuconych przez materię fizyczną i łączysz się z polem kwantowym. To tutaj zaczyna się magia. Ludzie, którzy praktykują tego typu medytacje, często relacjonują znaczące zmiany w swoim życiu. Od uzdrowienia z przewlekłych chorób po manifestacje marzeń wydających się niemożliwymi, relacje są liczne i inspirujące. Ale jak to zrobić w praktyce? Dr Dispenza sugeruje konkretne techniki medytacji i wizualizacji, które pomagają przekierować naszą energię i uwagę. Na przykład
dzieli się historiami osób, które skupiając się na polu kwantowym i praktykując te techniki, pokonały poważne choroby, osiągnęły osobiste cele i nawet transformowały swoje życie finansowe. Te konkretne przykłady pokazują, że ta teoria nie jest tylko abstrakcyjna, ale może być zastosowana w namacalny i skuteczny sposób. Proces odłączenia energii od znanych rzeczywistości i skupienia się na nieznanym pozwala na tę transformację. Kiedy przestajemy trzymać się ograniczeń materii fizycznej i otwieramy nasz umysł na pole kwantowe, zaczynamy doświadczać zmiany tożsamości na czystą świadomość. Codzienne praktyki, takie jak medytacja, w których wyłączamy się od zewnętrznych rozproszeń i zanurzamy w wewnętrznej ciszy, są kluczowe dla tej podróży. Zjednoczony mózg jest niezbędny do manifestowania naszych pragnień w polu kwantowym. Kiedy nasze półkule mózgowe są w koherencji, rezonujemy na wyższych częstotliwościach, prowadząc do bardziej efektywnej organizacji neurologicznej. To z kolei skutkuje silniejszymi sygnałami elektrycznymi i większą jasnością intencji. Dr Joe Dispenza pokazuje nam, że stany koherencji mózgowej nie tylko są możliwe, ale również dostępne dla każdego z nas dzięki konkretnym praktykom. Jedną z najskuteczniejszych metod osiągnięcia tej koherencji jest medytacja skoncentrowana na oddechu i sercu. Ta technika nie wymaga długich godzin ani specjalnego miejsca, ale tylko kilku minut codziennej dedykacji. Zacznijmy od prostej praktyki, którą możesz włączyć do swojej rutyny. Znajdź spokojne miejsce i usiądź wygodnie w miejscu, gdzie nikt ci nie przeszkodzi. Zamknij oczy i zacznij koncentrować się na swoim oddechu. Wdychaj głęboko przez nos, licząc do 4. Wstrzymaj oddech na 4 sekundy, a następnie powoli wydychaj przez usta, również licząc do 4. Powtórz ten cykl kilka razy, aż poczujesz się bardziej zrelaksowany. Połóż rękę na swoim sercu. Kontynuuj kontrolowany oddech, wyobrażając sobie, że powietrze przepływa bezpośrednio do twojego serca. Wydychając, wizualizuj, jak wszelkie napięcia lub stres opuszczają twoje ciało. Pomyśl o czymś, za co jesteś głęboko wdzięczny. Może to być osoba, doświadczenie lub po prostu aspekt twojego życia, który cenisz. Poczuj, jak ta wdzięczność rośnie w twoim sercu, podczas gdy nadal świadomie oddychasz. Z otwartym sercem i spokojnym umysłem wyobraź sobie pole energii wokół ciebie. Wyobraź sobie, że to pole jest pełne nieskończonych możliwości. Wizualizuj swoje pragnienia i intencje, jakby były one wchłaniane przez to pole, jakby stapiały się z energią uniwersalną. Praktykując tę technikę codziennie, zaczniesz dostrzegać zmiany w sposobie, w jaki postrzegasz i interagujesz ze światem wokół ciebie. Stany koherencji mózgowej produkują silniejsze sygnały elektryczne, co oznacza, że twoje intencje są transmitowane bardziej wyraźnie i potężnie do pola kwantowego. Z naukowego punktu widzenia, badania w dziedzinie neurobiologii pokazują, że koherencja między półkulami mózgowymi prowadzi do większej efektywności w komunikacji neuronalnej. Ta koherencja skutkuje bardziej skoncentrowanym stanem umysłu i zwiększoną zdolnością do regulowania emocji. Kiedy nasze mózgi działają w harmonii, jesteśmy w stanie osiągnąć wyższe poziomy kreatywności, intuicji i wglądu. Dlatego praktyki medytacji i mindfulness są tak skuteczne w redukcji stresu i poprawie zdrowia psychicznego oraz fizycznego. Kiedy nasze mózg i serce są zharmonizowane, stajemy się potężnymi twórcami naszej własnej rzeczywistości. Połączenie tych dwóch wewnętrznych sił pozwala nam emitować wyższą częstotliwość, zdolną do efektywnego połączenia się z polem kwantowym. Naukowo udowodniono, że regularna medytacja może restrukturyzować mózg, zwiększając grubość kory mózgowej i poprawiając połączenia między różnymi obszarami mózgu. To nie tylko poprawia naszą zdolność koncentracji, ale także wzmacnia naszą odporność emocjonalną. Aby tworzyć z czystej świadomości, fundamentalne jest, aby nasze intencje były jasne i spójne. Dr Joe Dispenza wyjaśnia, że kiedy jesteśmy w podwyższonych stanach koherencji, nasze myśli i intencje są transmitowane w sposób bardziej potężny do pola kwantowego. To pole, które jest morzem potencjalności, reaguje na nasze intencje,
kształtując rzeczywistość zgodnie z jasnością i siłą tych intencji. Ale jak to dokładnie działa? Fizyka kwantowa sugeruje, że na najbardziej podstawowym poziomie wszystko we wszechświecie jest ze sobą powiązane. Oznacza to, że nasze myśli i uczucia mogą wpływać na wydarzenia i obiekty na odległość, koncepcja znana jako nielokalność. Kiedy wysyłamy jasną intencję z podwyższonego stanu świadomości, dosłownie wpływamy na pole kwantowe, które następnie zaczyna reorganizować rzeczywistość, aby dostosować się do tej intencji. Aby skutecznie wysyłać intencję do pola kwantowego, postępuj zgodnie z tymi krokami. Zanim zaczniesz, jasno określ, co chcesz zmanifestować. Bądź konkretny i szczegółowy. Na przykład, jeśli chcesz zdrowia, wyobraź sobie siebie, jak czujesz się pełen energii, z wszystkimi aspektami Twojego zdrowia w równowadze. Osiągnij stan koherencji mózgowej i emocjonalnej. Użyj technik oddychania i medytacji, które omówiliśmy wcześniej, aby zharmonizować swoje serce i umysł. Z zamkniętymi oczami wizualizuj swoją intencję, jakby już była rzeczywistością. Użyj wszystkich swoich zmysłów, aby stworzyć wyraźny obraz mentalny. Zobacz, poczuj, usłysz, a nawet poczuj zapach i dotyk tej nowej rzeczywistości. Otocz swoją wizualizację głębokim uczuciem wdzięczności. Poczucie wdzięczności, jakbyś już otrzymał to, czego pragniesz, jest potężnym sposobem na wzmocnienie swojej intencji. Wdzięczność pomaga zakotwiczyć Twoją intencję w polu kwantowym z wysoką częstotliwością. Po wysłaniu swojej intencji, puść ją z ufnością. Uwierz, że pole kwantowe pracuje nad dostosowaniem rzeczywistości do Twojej intencji. Unikaj przywiązywania się do wyniku lub wątpliwości co do procesu. Nauka wspiera skuteczność tych praktyk. Badania w dziedzinie neurobiologii pokazują, że wizualizacja aktywuje te same obszary mózgu, co rzeczywiste doświadczenie. W badaniu przeprowadzonym przez Uniwersytet Harvarda naukowcy odkryli, że wizualizacja czynności motorycznych wzmacnia te same obwody neuronalne, co fizyczne praktykowanie tych czynności. To oznacza, że wizualizując swoje pragnienia z jasnością i emocją, trenujesz mózg, aby uwierzył, że ta rzeczywistość już się dzieje. Proces ten tworzy nowe połączenia neuronalne, które wspierają tę nową rzeczywistość, zwiększając szanse na jej fizyczną manifestację. Ponadto badania w dziedzinie psychologii pozytywnej pokazują, że podwyższone uczucia takie jak wdzięczność mają głęboki wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Badanie opublikowane w czasopiśmie Frontiers in Psychology wykazało, że regularna praktyka wdzięczności znacznie poprawia zdrowie psychiczne i dobrostan. Te uczucia podnoszą naszą wibrację i pomagają dostroić nasze intencje z polem kwantowym. Innym przykładem jest słynny eksperyment z dwiema szczelinami, który pokazał, jak obserwacja wpływa na zachowanie cząstek subatomowych. Kiedy naukowcy obserwowali cząstki przechodzące przez dwie szczeliny, cząstki zachowywały się inaczej, co pokazuje, że obserwacja lub intencja wpływa na rzeczywistość fizyczną. Miłość jest potężną siłą magnetyczną, która, gdy jest połączona z koherentną energią serca, ma zdolność przyciągania pożądanej przyszłości do naszej rzeczywistości. Dr. Joe Dispenza podkreśla, że miłość, szczególnie gdy odczuwamy głęboką i bezwarunkową miłość, tworzy podwyższoną częstotliwość, która jest kluczowa dla manifestacji. Ale dlaczego miłość jest tak potężna? Nauka oferuje fascynujące odpowiedzi. Badania w dziedzinie neurokardiologii pokazują, że serce generuje pole elektromagnetyczne, które jest znacznie silniejsze niż pole generowane przez mózg. To pole może być mierzone na odległość kilku metrów od ciała i wpływa nie tylko na nasz własny stan fizyczny i emocjonalny, ale także na otaczające nas środowisko. Kiedy jesteśmy w stanie miłości i wdzięczności, pole elektromagnetyczne serca staje się wysoce koherentne i zorganizowane, emitując podwyższoną częstotliwość, która rezonuje z polem kwantowym. Aby wykorzystać moc miłości w manifestacji, oto kilka praktyk, które możesz stosować. Używaj technik medytacyjnych, które koncentrują się na sercu i generują uczucia miłości i wdzięczności. Prosta praktyka polega na zamknięciu oczu, położeniu ręki na sercu i przypomnieniu sobie doświadczenia lub osoby,
którą głęboko kochasz. Pozwól sobie poczuć, jak ta miłość rośnie i rozszerza się w Twojej piersi. Poświęć kilka minut każdego dnia na refleksję nad rzeczami, za które jesteś wdzięczny. Może to być coś małego lub dużego. Ważne jest, aby naprawdę odczuwać wdzięczność. Badania pokazują, że regularna praktyka wdzięczności może znacznie zwiększyć poziom dobrostanu i szczęścia, tworząc stan emocjonalny sprzyjający manifestacji. Wizualizuj energię swojego serca rozszerzającą się poza Twoje ciało, tworząc pole energii, które łączy się z polem kwantowym. Wyobraź sobie tę energię jako jasne światło emanujące od Ciebie i przyciągające pozytywne doświadczenia i osoby do Twojego życia. Nauka wspiera te praktyki. Badanie przeprowadzone przez Instytut HeartMath wykazało, że pozytywne emocje, takie jak miłość i wdzięczność, zwiększają zmienność rytmu serca, co jest wskaźnikiem zdrowia emocjonalnego i fizycznego. Ten stan koherencji serca poprawia funkcje poznawcze i emocjonalne, pozwalając nam na wysyłanie bardziej potężnych intencji do pola kwantowego. Zasługującym na uwagę przykładem jest eksperyment przeprowadzony przez Instytut HeartMath, który mierzył wpływ emocji na pole elektromagnetyczne serca. Naukowcy odkryli, że kiedy uczestnicy koncentrowali się na uczuciach miłości i wdzięczności, ich serca generowały bardziej koherentne wzorce częstotliwości. Te częstotliwości nie tylko wpływały na stan emocjonalny samych uczestników, ale także oddziaływały na otaczające ich środowisko, pokazując zdolność naszych emocji do wpływania na rzeczywistość fizyczną. Inne badanie opublikowane w czasopiśmie Global Advances in Health and Medicine badało, jak medytacja skoncentrowana na sercu może generować pole elektromagnetyczne, które sprzyja uzdrawianiu i transformacji. Wyniki wykazały, że praktyki medytacyjne, które obejmują miłość i wdzięczność, zwiększają koherencję serca, tworząc fizjologiczne środowisko sprzyjające zdrowiu i dobrostanowi. Dr Joe Dispenza wierzy, że aby zmienić naszą zewnętrzną rzeczywistość, musimy najpierw zmienić się wewnętrznie. Ten proces obejmuje uwolnienie starych wzorców, ograniczających przekonań i przeszłych traum, otwierając przestrzeń na nową tożsamość, która rezonuje z polem kwantowym. Przyjrzyjmy się kilku kluczom do tej głębokiej zmiany. Pierwszym krokiem do transformacji osobistej jest samoświadomość. Kluczowe jest rozpoznanie i zrozumienie wzorców myślowych, emocji i zachowań, które kształtowały Twoje życie do tej pory. Medytacja i refleksja to potężne narzędzia do zwiększania samoświadomości. Poświęć czas na obserwację swoich myśli i emocji bez osądzania, z zamiarem lepszego zrozumienia siebie. Gdy staniesz się świadomy swoich starych wzorców, kolejnym krokiem jest ich porzucenie. Może to obejmować przebaczenie zarówno sobie, jak i innym oraz uwolnienie przechowywanych negatywnych emocji. Praktyki takie jak medytacja prowadzona i techniki uwalniania emocji mogą być niezwykle pomocne w tym procesie. Dr Joe Dispenza często używa wizualizacji, które pomagają zastąpić negatywne myśli i emocje pozytywnymi wzorcami. Po uwolnieniu starych wzorców czas na stworzenie nowej tożsamości, która jest zgodna z Twoimi pragnieniami i intencjami. Obejmuje to jasną wizualizację tego, kim chcesz się stać i konsekwentną praktykę nowych zachowań i myśli, które wspierają tę tożsamość. Neuroplastyczność, zdolność mózgu do reorganizacji i tworzenia nowych połączeń neuronowych wspiera ten proces. Badania pokazują, że praktykując nowe nawyki i myśli, możemy dosłownie przeprogramować nasz mózg, aby wspierał nową rzeczywistość. Integracja nowej tożsamości wymaga praktyki i konsekwencji. Używaj pozytywnych afirmacji, codziennych wizualizacji i prowadź dziennik wdzięczności, aby wzmocnić swoją nową tożsamość. Otaczaj się ludźmi i środowiskami, które wspierają Twoją transformację i unikaj negatywnych wpływów, które mogą sabotować Twój postęp. Nauka dostarcza znaczącego wsparcia dla idei transformacji osobistej. Badania w dziedzinie neurobiologii ujawniają, że mózg jest wysoce plastyczny i zdolny do zmiany przez całe życie. Oznacza to, że możemy faktycznie zmieniać nasze wzorce myślowe i zachowania w sposób trwały.
Badania nad neuroplastycznością pokazują, że konsekwentna praktyka nowych zachowań i myśli może prowadzić do fizycznych zmian w mózgu, skutkujących nowymi sposobami bycia i doświadczania rzeczywistości. Na przykład badanie opublikowane w czasopiśmie Nature Reviews Neuroscience wykazało, że regularna praktyka nowych umiejętności i zachowań może wzmacniać istniejące synapsy i tworzyć nowe połączenia neuronowe. Oznacza to, że przyjmując nowe nawyki i praktyki, dosłownie przebudowujemy nasz mózg, aby wspierał te zmiany. Inne badanie, przeprowadzone przez Uniwersytet Harvarda, badało wpływ medytacji na strukturę mózgu. Wyniki pokazały, że uczestnicy, którzy regularnie praktykowali medytację, mieli zwiększoną gęstość istoty szarej w obszarach mózgu związanych z pamięcią, samoświadomością i empatią. Te odkrycia sugerują, że praktyki autotransformacji mogą mieć znaczący i trwały wpływ na strukturę mózgu. Psychologia pozytywna sugeruje, że wewnętrzne zmiany mogą prowadzić do znaczącej poprawy ogólnego dobrostanu i jakości życia. Kiedy uwalniamy stare wzorce i dostosowujemy się do nowej tożsamości, nie tylko manifestujemy nowe pragnienia, ale także tworzymy pełniejsze i bardziej znaczące życie. Dotarliśmy teraz do ostatniego i być może najważniejszego etapu naszej podróży, manifestacji kwantowej, integracji wszystkich elementów i osiągnięcia stanu pełni. To etap, w którym dzieje się prawdziwa magia, gdzie wszystkie praktyki, przekonania i intencje łączą się, tworząc nową rzeczywistość. Na tym etapie nie stosujemy tylko oddzielnych technik medytacji, wizualizacji czy wdzięczności. Zamiast tego integrujemy wszystkie te praktyki w stan bycia, który jest spójny, intencjonalny i o wysokiej wibracji. To jest stan pełni, który dr Joe Dispenza opisuje jako niezbędny do manifestacji kwantowej. Aby zintegrować i osiągnąć ten stan pełni, rozważ następujące kroki. Integracja wymaga konsekwencji. Praktyki medytacji, wizualizacji i wdzięczności powinny stać się integralną częścią Twojej codziennej rutyny. Konsekwencja tworzy skumulowany efekt, wzmacniając Twoje intencje i dostosowując Twoją energię do pola kwantowego w sposób ciągły. Utrzymuj wysoki poziom samoświadomości. Zwracaj uwagę na swoje myśli, emocje i zachowania przez cały dzień. Kiedy zauważysz stare wzorce, użyj technik oddychania i mindfulness, aby przekierować swoją uwagę i powrócić do stanu koherencji. Stan pełni polega na pełnym życiu w teraźniejszości. Przeszłość i przyszłość to konstrukty umysłowe. Prawdziwa manifestacja dzieje się w teraźniejszości. Ćwicz świadomą obecność, angażując się w pełni w każdą chwilę i każde działanie. Twoje codzienne działania powinny być zgodne z Twoimi intencjami. Każdy wybór, który podejmujesz, powinien odzwierciedlać rzeczywistość, którą chcesz stworzyć. Jeśli Twoją intencją jest zdrowie i dobrostan, Twoje wybory dotyczące diety, ćwiczeń i samoopieki powinny to odzwierciedlać. Pozwól sobie poczuć pełnię w sobie. To uczucie kompletności i jedności rezonuje z polem kwantowym. Ćwicz generowanie podwyższonych emocji, takich jak miłość, radość i wdzięczność we wszystkich swoich interakcjach i doświadczeniach. Nauka dostarcza nam wglądów w znaczenie tego stanu pełni. Badania w dziedzinie neurobiologii i fizyki kwantowej pokazują, że koherencja i konsekwencja w naszych praktykach mentalnych i emocjonalnych tworzą silne i zorganizowane pole elektromagnetyczne, które może wpływać na rzeczywistość fizyczną. Ciągła praktyka podwyższonych stanów emocjonalnych, takich jak miłość i wdzięczność, zwiększa naszą zdolność do emitowania wysokich częstotliwości, które efektywnie współdziałają z polem kwantowym. Badanie opublikowane w czasopiśmie Nature Reviews Neuroscience wykazało, że regularna praktyka nowych umiejętności i zachowań może wzmacniać istniejące synapsy i tworzyć nowe połączenia neuronowe. Oznacza to, że przyjmując nowe nawyki i praktyki, dosłownie przebudowujemy nasz mózg, aby wspierał te zmiany. Inne badanie, przeprowadzone przez Uniwersytet Harvarda, badało wpływ medytacji na strukturę mózgu. Wyniki pokazały, że uczestnicy, którzy regularnie praktykowali medytację,
mieli zwiększoną gęstość istoty szarej w obszarach mózgu związanych z pamięcią, samoświadomością i empatią. Te odkrycia sugerują, że praktyki autotransformacji mogą mieć znaczący i trwały wpływ na strukturę mózgu. Fizyka kwantowa również wspiera ideę, że nasza obserwacja i intencja mogą wpływać na rzeczywistość. Eksperyment z dwiema szczelinami, na przykład, wykazał, że świadoma obserwacja może zmienić zachowanie cząstek subatomowych. To sugeruje, że nasze intencje i stany bycia mogą rzeczywiście wpływać na rzeczywistość fizyczną. Jedno konkretne badanie, które ilustruje, jak konsekwencja w praktykach medytacyjnych może przekształcić rzeczywistość, to eksperyment przeprowadzony przez Instytut HeartMath. Odkryli oni, że pozytywne i spójne emocje, takie jak miłość i wdzięczność, generują bardziej spójne wzorce częstotliwości serca i bezpośrednio wpływają na elektromagnetyczne środowisko wokół nas. To nie tylko poprawia zdrowie psychiczne i fizyczne, ale także tworzy pole energetyczne, które przyciąga pozytywne doświadczenia. Integrując wszystkie te praktyki i osiągając stan pełni, stajemy się świadomymi współtwórcami naszej własnej rzeczywistości. To jest szczyt manifestacji kwantowej. Życie w harmonii z naszymi intencjami, uczuciami i działaniami, tworząc rzeczywistość, która odzwierciedla pełnię naszego istnienia. Podsumowując, podróż manifestacji kwantowej z dr Joe Dispenza jest głęboką i transformującą podróżą. Stosując konsekwentnie praktyki koherencji mózgowej, jasnej intencji, miłości, wdzięczności i transformacji osobistej, a także integrując to wszystko w stan pełni, dajesz sobie możliwość stworzenia życia, jakiego pragniesz. Pamiętaj, moc jest w tobie, a dostrajając się do pola kwantowego, stajesz się mistrzem swojej własnej rzeczywistości. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Szczególne podziękowania dla naszej grupy członków kanału. Jeśli chcesz nas dalej wspierać, w komentarzu przypiętym znajdziesz informacje, jak dołączyć do grupy wspierających członków. Podziel się tym filmem z innymi, aby oni również mogli odmienić swoje życie dzięki manifestacji kwantowej. I nie zapomnij obejrzeć następnego filmu oraz playlisty, które pojawią się na ekranie. Daj lajka, subskrybuj i do zobaczenia następnym razem.